Peter Parker. How the hell are you? The city is in danger. Gang of costume nutjobs is taking the city apart piece by piece. Time I return the favor. I've ordered Silver Sable and her team to shoot you on sight. This city's had enough of your vigilantism. You're officially an enemy of the people. Come on. Dzień dobry albo dobry wieczór, zresztą, który oglądam do Ciebie filmie, a witam w kolejnym odcinku Marvel Spider-Man. Dlaczego Oskar? Mam coś po drodze do zrobienia. Gołębie, może. Produkuje broń biologiczną w mieście. Nie powinni tego robić w jakimś bunkrze? Otyk diabła jest ważny dla Normana. Ma na jego buki obsesję. Łamie praktycznie każdy przepis federalny i stanowy, ale on ma to gdzieś. Jeśli to wyjdzie na jaw, może zapomnieć o reelekcji. Reelekcja to pikuś. Odpowie w Hadze za zbrodnie wojenne. Dlaczego pan mi to wszystko mówi? Czy nie jest pan tak samo winny jak Norman? Jestem. Masz rację. Ale działania Lee mnie otrzeźwiły. Zauważyliśmy ryzyko. Dobra, już polecimy od razu. Albo nie, zrobimy sobie tę wyzwankę, to z Mastera. Tylko ty chcesz postąpić właściwie. Proszę, ocal miasto od naszych błędów. Spider-Manie, statko się powiększa. Rosa przed chwilą dołączyła do rodzeństwa. Cieszę się, że pomogłem. To koks. Nieźle znasz tych małych koleżków, co? Całkiem nieźle, choć oczywiście nie tak dobrze jak Sandra. Sandra? O, moja żona. To powiedz Sandrze, że ma piękne ptaszki. Czekaj, to jest wyzwanie drona. Jasne. Tak zrobię, no dobra. Spider-Manie. Jeszcze raz dziękuję i miej oczy otwarte, dobra? Lecę za tym dronem. Kamera z górnej półki. To jest 4. 5. 6. 7. 8. Tam już jest 9. Mam! 10 już. Ej, szybko! Nie ukrywam, że jestem całkiem zadowolony. Dobra. No i tu jeszcze... tej bombowe wyzwanie blisko. Spider-Manie! Statko się powiększa! Rosa przed chwilą dołączyła do rodzeństwa. Cieszę się, że pomogłem. Nieźle znasz tych małych koleżków, co? Całkiem nieźle. Dobra, lecimy z tym. Muszę szybko rozbroić te bomby. Okej, te mamy z głowy. No i koks. Dobra, czyli tu mamy wszystkie z wyzwania. Tu mamy też wszystkie te z Mastera.
Tu jedno, tu jedno, tu jedno i tu dwa. Tu wszystkie. Greenwich wszystkie. Dobra, to już lecimy. Poszukać Martina Lee. Spider-Manie, statko się powiększa. Rosa przed chwilą dołączyła do rodzeństwa. Cieszę się, że pomogłem. Nieźle znasz tych małych koleżków, co? Całkiem nieźle, choć oczywiście nie tak dobrze jak Sandra. Sandra? O, moja żona. To powiedz Sandrze, że ma piękne ptaszki. O, jasne. Tak zrobię, Spider-Manie. Jeszcze raz dziękuję. I miej oczy otwarte, dobra? O, jakieś... Yuri, chciałem cię zapytać, jak zespół Sable zapewnił nasze szczególne relacje? Są zachwyceni. Aż tak źle? Gdyby wiedzieli, jak chętnie dzielę się z tobą informacjami, cena Brikers byłaby najmniejszą z moich problemów. Nie chcę cię narażać. Jeśli łatwiej będzie zerwać kontakty... Miasto bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje naszej współpracy. Walić Sable. Róbmy swoje. Wszyscy? Za to cię lubię. Nic cię nie rusza. Żebyś wiedział. A, tu pan starczył. O! Kostiumy! Czarny kostium Spidermana 2099. Koks, to co? Może następny odcinek będą information o tym kostiumie i może tym właśnie nowym, co odblokowaliśmy. To sobie jeszcze szybko zrobimy. Nam potrzeba... Potrzeba żetonu. No, zaparkował zajebiście. Cholera, oddech diabła zniknął. Powinienem ostrzec MJ. Mówi Mary Jane Watson. Zostaw wiadomość, a oddzwonię, kiedy tylko będę mogła. Co ty kombinujesz, MJ? No, czyżbyśmy grali MJ teraz znowu? Po raz już trzeci. Central, ale czego można szukać w takim miejscu? Powinnam chyba zadzwonić do Petera i powiedzieć mu, co robię. Chociaż nie, na pewno kazałby mi wrócić do domu i siedzieć przy laptopie. Rozejrzę się tutaj i dam mu znać, jak coś znajdę.
Nieważne, czy mowa o skaleczeniu, można przyjść na niepostrzałowej. Opatentowana na nowo technologia Oskona jest w stanie tysiąckrotnie przyspieszyć proces degeneracji ludzkiego ciała. Oskorp oszczędza wydatki, ratuje ci życie. Nanotechnologię już gadałem. Chyba w trzecim odcinku. Dział rozwoju i badań Oskorp ciężko pracuje nad nowym rodzajem baterii ładowanych falami dźwiękowymi. Już za kilka miesięcy będzie można kupić telefony, których nigdy nie trzeba będzie podłączać do prądu. Super. Linia inteligentnych pocisków Oskorp wyposażonych w opatentowane czujniki zmniejszyła liczbę przypadkowych ofiar na polu bitwy o ponad 94%. Tam to było ciekawe, ale tego raczej nie chcę pierdolić. To jest go. Jeszcze kilka lat temu kamuflaż optyczny był domeną ciała w science fiction, ale dzięki opatentowanej przez Oskorp technologii układów rezonansu magnetycznego, niewidzialność staje się faktem. Spróbuj sam i zobacz, jak Oskorp każdego dnia zmienia świat na lepsze. Dystrybutor mikrobów Gaia uwalnia do atmosfery specjalnie zmodyfikowane mikroby, sprawiając tym samym, że rzeki i morza na Ziemi są czystsze niż w czasach prehistorycznych. Pan Lee. Będzie lepiej dla wszystkich, jeśli zachowacie spokój i zrobicie, co każę. Policja! Tutaj! Ale go poskładali. Oj, 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 oj. To nieciekawie. Ja czy po to przyszli? Gabinet burmistrza. Poproszę z panem Osbornem. Kto mówi? Człowiek, którego szuka. Czego chcesz? Masz być na stacji Grand Central za pół godziny. Tylko ty. No, czy już. Albo poleje się więcej krwi. No, czy już kurwa nie przyjedzie, pizda jest. O chuj. MJ, już lecę. Jesteś ranna? Nie, nic mi nie jest. Pośpiesz się. Pędzę najszybciej jak się da. Co ty robisz na Grand Central? Później ci wyjaśnię. Słuchaj, Lee zamierza wypuścić oddech diabła. Uciekaj stamtąd! Nie zrobi tego, dopóki nie zjawi się tu Norman Osborn. Czekaj! Lee musiał to zaplanować! Chce zrzucić winę na Normana i zmusić go do wypuszczenia oddechu diabła! Kurwa, drony. To jest sensowny plan na jego pokręcony sposób. Dobra, jestem. Wchodzę do hali dworca. Powinienem na coś uważać? Proszę, nie krzywdź nas. Całą okolicę patrolują drony. Spodziewam się, że przyjdziesz. Spoko, jestem w systemie wentylacyjnym. Widzisz jakieś bezpieczne wyjście?
południowym zachodzie. Już lecę. O, przeleciał. Jak podejdę bliżej, drony mnie zauważą. Wszystko będzie tam, niż tablet, na który patrzę. Już obsługuję drony. Dasz radę go zwinąć? Tak. Jeśli ich czymś zajmiesz i nie dasz się zabić. Jestem gotów. Powiedz kiedy. Dobra. Jestem gotowa. Uwaga. Sekundo! Ale huk poszedł. Ciebie, mięczaka. Kurwa. Shantong Inshu. Czekaj! Uspokójmy się wszyscy. Ty? Jestem reporterką. Mam bezpośredni kontakt z burmistrzem. Mogę sprawić, że się tu zjawi, kiedy trzeba. Jak? Najpierw zostaw go. Kurwa, pouśmiechami. To i fajnie. Mogą mnie zobaczyć. Udało się! A teraz się stąd zabierzemy. A co z oddechem diabła? Wrócę po niego. Nie, partnerstwo, pamiętasz? Pokłócimy się później. Jeśli im nie pomożemy, mogą zginąć. Ale ty też. Nie pozwolę na to. Nie. Sama się w to wpakowałam i sama z tego wyjdę. Jak to sama się w to wpakowałaś? No, MJ. Nie podoba mi się to. Za dużo ich. Snickersy muszę odbyć. Są za blisko. Udało się. Bierz go! Już! Spróbuj rozbić tę grupę. Postaram się ich rozdzielić. Wiedziałaś, że Li tu będzie? Nie zupełnie. To znaczy? Czułam, że coś się wydarzy, ale nie coś takiego. Dlaczego nie powiedziałaś? Myślałem, że jesteśmy partnerami. Partnerzy sobie ufają, Peter. O czym ty mówisz? Ufam ci. Tak, kiedy siedzę sobie w domu z laptopem. Daj spokój. Możemy wrócić do ratowania miasta? Załatw go. Załatw go. Dobra, jesteśmy już coraz bliżej. Już. Thank you.
Ale zdobyliśmy, na szczęście. Muszę go wyminąć. Jestem gotów. Czekaj! Co jest, kurwa? Muszę go wyminąć. Jestem gotów. Już. Włączyć timer. Odciągnij ich. Ja zajmę się oddechem diabła. Wiesz, co robisz? Nie, ale nigdy wcześniej mnie to nie zatrzymało. Dobra, co widzisz? Widzę cztery kable. Dwa niebieskie, żółty i czerwony. Zobacz, skąd wychodzą przewody. Powinny być oznaczone różnymi kolorami. A, dobrze. Niebieski jest połączony z baterią. Żółty z wiatrakiem. Przy czerwonym jest mały wykrzyknik. Dobrze. Najpierw musisz odłączyć przewody od baterii. Znajdź drugi koniec przewodów i odłącz je tam. Okej. Odłącz kable od baterii. Dobra, pierwszy wyciągnięty. Teraz drugi! Co? Na liczniku jest nagle 30 sekund. Bomba wykryła przerwanie obwodu. Co dalej? Wiatrak? Tak, i ostatni, ale musisz się pośpieszyć. Dobrze, to teraz czerwony. Udało się! Udało ci się! O kurwa. Tak. Teraz wydostańmy stąd ludzi. Przyda mi się pajęcza pomoc. Gotów? No, w końcu normalnie. Dobra, utoruję drogę! Spróbuj to zrobić cicho! Zrobi się! Drzemkę. Muszę uważać, bo zakładnicy ucierpią. Dlaczego Lee chce tak terroryzować Nowy Jork? O, to jest duch. Dobra, lecimy tutaj do góry. Zobaczymy to tego. Jeszcze. Fisk nigdy nie wziąłby zakładnika. Muszę załatwić jeszcze paru. Wtedy będziecie mogli wyjść. Szybko. Trzy. Tego się nie spodziewałeś. Dobra, MJ, pora ruszać. Przyjęłam. Wszyscy? No, chyba tak. Jego między do. MJ, jesteście na zewnątrz? Tak! Wszyscy bezpieczni! Dobra robota! Hej, Pete! Tak? Musimy pogadać, kiedy będzie po wszystkim. No, zgadzam się! Ale najpierw znajdźmy Lee i skopmy mu tyłek. Współczuję każdemu, kto nadepnie MJ na odcisk. Ciekawe, czy ja też to zrobiłem. Uwaga, ciekawostka! Wiecie, że Grand Central ma największą piwnicę w Nowym Jorku? O.
Nieźle, co? Można by tam wcisnąć pół mostu bruklińskiego. Ha! Zgadza się! Dziś już takich nie robią. Klasyczna nowojorska zaradność. Dobra, mógłbym tak gadać cały dzień, ale muszę powstrzymać waszego stukniętego szefa, zanim zniszczy całe miasto. Pora kończyć. Lee planuje uciec pociągiem. Nie mogę mu na to pozwolić. Wejście na peron jest otwarte. Tam pewnie jest Lee. Pociąg rusza. Kurwa, nie ucieka. Dobra, kurwa. Napierdalamy się. Nareszcie. Sorry za obsługę. Ten typ tak ma. Kurwa. O, kolesie jakieś. Dlaczego to w ogóle robisz? Spłacam pewien stary dług. Kurwa, jeszcze będzie potężniejszy. Ale my sobie poradzimy z takim szczochem. Na razie lepiej trzymać dystans. Bliżej zakończyć to. Chyba zaczyna się męczyć. Teraz albo nie. Dobra. My dalej jedziemy? Jesteś chory. Pozwól sobie pomóc. O. Co jest, kurwa? Kurwa, nie to chciałem zrobić. O, chyba Batman Martin. Nie ma hamulców? Żadnych. Ostatnim razem zadziałało. Yuri, na 42 nadal trwają roboty? Tak, będzie zamknięta jeszcze przez miesiąc. A co? Kurwa, kurwa. Oj, chyba panie Martinelli, sobie już nie uciekniesz. Następna stacja, więzienie. Jest, kurwa, mamy chuja w końcu. O Jezu, w końcu kusopaliśmy. No, super. No, kurwa, długa ta misja była. O, do tratwy chuj zawiozł. Oj, mamy od
Tech od diabła. Zabrać to do laboratorium. Jedziemy! Mówi Mary Jane Watson. Zostaw wiadomość, a oddzwonię, kiedy tylko będę mogła. Hej, to ja. Daj znać, to pogadamy. Nie, ja taki pierdolę. Koniec! Peter, coś tu nie ma. Powiedz nie. Okej. Nad czym tu myśleć? Chuj wie. To baby są. O, tak myślisz? Może. Oddech diabła jest bezpieczny u Save'u. Co ty na to? Jak się czuję? A dużo masz czasu? No to sobie wydamy tylko punkciory. Czekajcie, ile jeszcze umiejętności mogę? Mam został raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 17, kurwa. Dopiero jakoś w połowie gry jesteśmy. Niewiele. Twoje heroiczne Dobra. Wyczyny to dla tak. mnie masa papierowa. Lajkujcie, subskrybujcie, czekajcie na kolejne odcinki. Także, dzięki, no, widzimy się w kolejnym odcinku, także siema, na razie. Cześć.